Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Wizard 101. W tym odcinku oczywiście porobię razem z moim towarzyszem kolejny loch, czyli kolejną przeciwwagę. Tym razem to będzie zachodnia przeciwwaga. Tak, jest zachodnia przeciwwaga. Co prawda pisze, jest napisane 30 minut, no ale wszystko zależy, tak jak już mówiłem. Często, gęsto nie pasuje to. Nie. Już myślałem. To jest właśnie to czego ja nie lubię, nie trawię. Nie wiem, czy coś tu nie pykło u mnie, czy u niego. Czy on mnie nie widział, czy znowu straciłem internet. Bo to jest jakaś masakra. Ja mam internet z kablówki, jak to się mówi. Czyli internet właściwie internet stały, nie tam żaden mobilny, że wiatr zawieje i po zabawie. Dobra, ale lecimy dalej. Ja już tu głos powoli tracę, ale cóż, nagrywamy dalej. Nagrywam póki mam czas, no, proste. Bo jak dobrze wiecie, tam pomiędzy filmikami często jest tak, że 2 tygodnie nawet czekacie na kolejny odcinek. A widziałem w komentarzach, ostatnio dawaliście, pod ostatnim filmikiem daliście więcej Wizarda, takie komentarze. No niestety nie jestem w stanie dawać po prostu tak często tych odcinków. Nawet gdybym nagrywał na zapas w ciągu jednego dnia 3 odcinki, jak na przykład teraz właściwie. Dobra. Atak, cokolwiek, nawet nie pomyślałem nad tym. Widziałem, różdżka jest, to klik. Co prawda teraz na przykład tego laboratorium nagrywałem, potem no, te przeciwwagi i może jeszcze Big Bena trzasnę. No i właściwie Big Ben to będzie koniec tego Marle Boy, ale jeszcze jakieś questy na pewno tu się znajdą. Dobra, to odrzucam, dajesz sobie to, nie wiem jaki masz ten, jakie to ostrze masz, nie wiem czy wzmocnione, czy nie. Tak czy siak, nawet bez tych ostrzy sobie powinieneś poradzić z nimi. Masz 6 pipsów właściwie. Więc zobaczmy. Ale ktoś, wracając do tamtego gościa, ktoś powiedziałby, rób swoje, nie przejmuj się tamtym gościem. Miałbyś bardzo dobrą linię obrony, tym bardziej, że jeżeli są kamery, to może pani sobie, pani dyrektor, bo akurat tam była mowa o pani dyrektor, jeszcze nigdy nie miałem tak, nie widziałem tak beznadziejnej dyrektorki, tak beznadziejnego szefa, szefowej, nieważne jaka płeć. To w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia. Dobra, co zrobisz? Tylko właśnie, ktoś może powiedzieć, że powinienem takie coś zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy, tylko też trzeba mieć to na względzie, jakie ma stosunki ta dyrektorka z tymi pracownikami, co są właściwie tuż pod nią, ale na przykład nade mną, tak? Czyli menadżerowie, kierownicy i tak dalej. To mogą stać absolutnie po jej stronie, bo to może być jedna wielka klita, tak? Trzymają, trzęsą kasą i tak dalej. Bo jakby nie patrzeć, to wszystko jest właściwie tak jakby w rodzinie, oni tak to nazywają. Jak ja takie coś usłyszałem, no to ja od razu odpowiedziałem, no wszystkich do rodziny na pewno bym nie wrzucił. I od razu taka mina. Jakbym to do tej akurat osoby kierował, że to właśnie ta osoba, że to właśnie ona nie należy do tej rodziny. No akurat ja bym powiedział, że ona akurat mogłaby należeć. Mógłbym należeć do takiej rodziny, no że ona by mogła należeć do mojej rodziny, no jakby to powiedzieć. Oczywiście w cudzysłowie, tak? Dobra. Tu już mamy pierwszą walkę właściwie pozamiataną. W
sumie ja tam nie mam zamiaru się przejmować, będę robił swoje i tyle. Dobra, ciągnę. To bardzo, bardzo złe słowo. W robocie mam pełno takich tekstów dwuznacznych. To się może bardzo źle kojarzyć dla niektórych grup społecznych. Typowe mohery czy coś mogą tego nie zrozumieć i będzie dla nich to zupełnym niesmakiem. A też często się ktoś powie, nieważne co by robiła dana osoba w firmie, to nie powinno się tego mówić, tym bardziej podczas pracy i wśród klientów, tego złego o tej osobie. Właśnie nie, właśnie powinno się tym bardziej o tym mówić i to jeszcze na świeżo. Ktoś powie, no tak, tylko że sobie sam kopiesz dołki i tak dalej, czy to jest zgodne z prawem, czy niezgodne z prawem. Czy sobie sam zamykam drogę właściwie, jeżeli sprawa by trafiła do sądu. Wszystko właściwie, można powiedzieć, ma znaczenie, bo musimy to przemyśleć, zapoznać się z całą, jakby to powiedzieć, instrukcją. Bo tak jak już pewnie nieraz powiedziałem, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności i często... Ktoś powie, że to jest taki typowy tekst wielu ludzi postawionych na wysokich stanowiskach, prokuratorów, policji i tak dalej. No, nie, no niestety takie jest prawo i nic z tym nie zrobimy. Tak samo jak mamy rzeczy kontrowersyjne i nasze prawo często nie bierze niektórych rzeczy pod uwagę. Bardzo dobrym przykładem jest przekraczanie prędkości na rowerze. To było też ostatnio ponownie poruszane, bo była taka sytuacja na TVN-ie. Oczywiście nie oglądam TVN-u, nie czytam Gazety Wyborczej i nie wchodzę na portal gazeta.pl czy coś takiego, nieważne. Mniejsza z tym, najważniejsze, żeby tego ścierwa nie czytać TVN-u i Gazety Wyborczej. Dobra, wykończysz to? Wykończysz na pewno. Ale mniejsza z tym, poruszyli jakiś tam temat, czy to jest w miarę obiektywnie, nie była to kwestia polityczna. Tutaj trzeba mieć to chyba na względzie, że chyba nie poruszali wtedy kwestii politycznych i to jest właśnie coś, co powinno w telewizji mieć pozytywne znaczenie, nieważne jaka to by była telewizja, strona polityczna, ta zła czy dobra, nieważne. I gościu przejechał, było ograniczenie bodajże do ilu tam, do 30 na godzinę, gościu pojechał z prędkością 46 na godzinę. No, takie tłumaczenia też rowerzysty, że nie wiedział czy coś takiego, że można nawet tak szybko pojechać na tej drodze. No, żeby pojechać te 46 na godzinę na zwykłej drodze, no taki gościu, no nie wiem ile miał, może lat 18, no niech będzie. No, otóż jakiś wyjedz trzech kości łącznie. Dobra, idziesz czy nie idziesz? Bo nie chciałbym pierwszy wchodzić. No jeszcze talię sprawdzisz? Coś zmieniałeś wcześniej, czy nie? I gościu właściwie powinien dostać mandat, bo powinien to... Ktoś powie, powinien to wyczuć, ale niby jak? Licznika nie ma obowiązku mieć licznika i tak dalej. Jak wy to... co wyście o tym pomyśleli, powiedzieli o tym? Ktoś powie, no tak, ja mogę stwierdzić to w taki sposób. Według mnie to jest chore prawo, że może go skazać, ale niestety takie jest prawo. I tutaj jest właśnie coś nie halo, ale z drugiej strony można też znaleźć w prawie coś na obronę, że takie coś nie musi się spotkać z karą, bo niby jak. Nie ma żadnego wpisu w prawie, że rowerzysta musi mieć licznik, więc
To jest tylko czysto orientacyjnie. Więc nawet licznik w samochodzie, czy też jak sprawdzają nam tymi suszarkami, to też możemy wziąć na poprawkę takie coś, jak ktoś będzie chciał nam wpakować mandat. Na przykład jest ograniczenie do 50, my jechaliśmy 55. No to możemy też wyciągnąć temu gościowi ten akurat artykuł, czy tam ustawę, czy jak to się tam nazywa poprawnie, że jest to tylko i wyłącznie... Nie. Tutaj trochę inaczej bym to sformułował, że musimy się mniej więcej orientować w tej sytuacji. I często jest tak, że są takie samochody, które mają no po prostu więcej mocy i często wdepniemy zbyt mocno, a różnicy praktycznie nie ma żadnej, żeby to wyczuć aż tak, tak dokładnie, to chcąc nie chcąc przekroczymy na przykład o 5 km więcej. Bo już nieraz widziałem, jak ktoś rusza ze skrzyżowania i na sprzęgle już od razu 30 na godzinę, a jeszcze nie wyjechał z tego skrzyżowania. Oczywiście skrzyżowanie nie było aż takie duże, więc ktoś powie, kurczę, no chciałbym mieć taki samochód. Gościu ledwo co wyjechał ze skrzyżowania, już 30 na godzinę ma, no to nieźle, tak? I to jeszcze na samym sprzęgle, to ktoś powie, kurde, no jaki on ma samochód? Dwie sekundy do setki, co? No to jest całkiem możliwe, że mógłby mieć takie osiągi, tylko pytanie, czy takie samochody są dostępne? Pójdziesz na stronie, nie pójdziesz. Czy takie same samochody są dostępne w prawie, jeżeli chodzi o rejestrowanie i możliwe do jeżdżenia na polskich drogach? Czy dostają taki dostęp, taką możliwość? Dobra, chwila tam oddechu. Nikogo ciekawego to właściwie nikogo. No nie mogę powiedzieć, że nikogo ciekawego, bo nie ma tu po prostu tłumów, tak? O, to jest też bardzo, bardzo ciekawe, przydatne, ale tutaj widzę zbadaj, zero, poziom zero. I nieraz miałem taką sytuację, a dlaczego mnie wyrzuciłeś? No to właśnie dlatego właśnie dlatego. Jak ktoś czasami się pyta, dlaczego kogoś wyrzucam, no to właśnie przez coś takiego. Widzę, że coś takiego mam tutaj w znajomych, poziom 0, to tak jakby postać była usunięta, ale nie wiem właściwie, jak to dokładnie działa, bo według mnie taka osoba, która usuwa swoją postać, powinna być automatycznie usunięta z mojej listy znajomych, bo tak, to zajmuje mi jeden slot, a wiemy, że jest tutaj jakieś ograniczenie, tak? Wiadomo, że ktoś, kto ma klub, to może mieć większą liczbę znajomych. Tylko pytanie, co się dzieje, jeżeli mamy klub, załóżmy, że jest bez... Przyjmijmy czysto teoretycznie, bo nie wiem, ile tam jest faktycznie. Przyjmijmy, że bez klubu jest 100 znajomych, a z klubem jest 150. I załóżmy, mam klub i mam 150 znajomych. Kończy mi się klub i co się staje z tymi 50? I pytanie, którymi 50 osobami? To jest zagwozdka. Bo wiadomo, według mnie, to jeżeli mieliby tych usuwać te 50 osób, to te osoby, które są tutaj zaznaczone z gwiazdką, jak tutaj widzicie, Stefan jest specjalną gwiazdką oznaczony. Te osoby ze specjalnymi oznaczeniami. Kiedyś była tylko gwiazdka, tutaj można sobie wybierać te symbole. To takie osoby nie powinny być brane pod uwagę. Ale jeżeli byśmy wszystkich oznaczyli tą tak zwaną gwiazdką, to ciekawe jestem wtedy, jakby to wyglądało, jeżeli by mieli usuwać. Czy usuwają to
pod względem tego, że ktoś ma, nie wiem, najmniejszy poziom, pod względem tego, czy był ostatnio, jak był ostatnio aktywny. O, właśnie, taka opcja by się tutaj przydała, bo często też mamy tutaj, że dołączył do znajomych, czy coś takiego, że niedawno, tak? Mamy konkretną datę, dołączył do znajomych. Ale to jest dla tych świeżo dodanych, tak? A tych już starych, co mamy, to nie ma takiej takiej tutaj opcji, można to nazwać. Dodatkowej tej informacji, aby się bardzo też przydało często. Bo ja często mam taką zasadę, że jak widzę, wiadomo, często dodaję czy nie dodaję, ale też wchodzę na Wizarda na podlanie kwiatków i praktycznie jak podlewam te kwiatki, to nikt praktycznie do moich znajomych nie dochodzi przez ten tydzień czy też inny okres czasu i mam taką zasadę, że jak nie wbiję tam przez ten czas ten gościu tego przynajmniej 20 poziomu, to ja po prostu wszystkich out z tym niższym poziomem. Wszystkich po prostu wyautowuję, ale ostatnio nie robię tego, nie robię takiej czystki w swoich znajomych, oczywiście to na dużej postaci, bo tutaj nie ma co usuwać. Oczywiście na tych postaciach, gdzie mam full znajomych, to trzeba mieć też to na względzie. Oczywiście na wszystkie postacie nie wchodzę, tak? To trzeba też mieć ogromny... To musi mieć też. To ma też ogromne znaczenie. Dobra. Te pałki, nawet nie wiem do czego one są potrzebne. Czy jest jakiś. Nie, unikat chyba jest. Ta lilia. Ale tu mamy już Miałczyńskiego w Big Benie. Dobra, coś tu będzie jeszcze ciekawego. Ostatnio nie mogłem kliknąć, a już mam. Dobra, 5 minut przerwy, mi też się tu przyda 5 minut przerwy, także huta żelaza, no nie bardzo, ale dobra, ja się udam do centrum, uzupełnić buteleczki i będę się właściwie powoli żegnał. Także nie bójmy się po prostu zgłaszać ludzi, jak to godzi w nas po prostu. W nasze interesy, o to chodzi tak naprawdę, jeżeli to ma nam szkodzić i to nie, i nie jesteśmy wtedy konfidentami czy innymi takimi osobami, na pewno nie, to mogę wam z czystym sumieniem powiedzieć, że nie macie się czego obawiać, że ktoś was takie coś o tym po prostu wspomni. O. A tutaj mam cały czas z tymi rybkami. Na razie mi się nie chce. Po prostu mi się nie chce. Oczywiście mógłbym nagrać ten odcinek z tym, ale po prostu nie mam tej wolnej godziny czasu, bo całej jego wolnej godziny czasu. Wolę na przykład nagrać, nie wiem, z zadaniami z eventu, czy też z tymi lochami, jak na przykład teraz mam. Tu właściwie 3 odcinki, właściwie 4 odcinki będzie, bo pierwszy było to laboratorium, potem te dwie przeciwwagi i teraz Big Ben, to mamy 4 razem, 4 odcinki. 4 odcinki z rzędu. To też pytanie, czy będę je dodawał z dnia na dzień, czy będę je dodawał? No raczej nie bardzo, to też zależy jak będę, jak mam grafik, tak, z robotą. I też pytanie, co będzie, czy ktoś jeszcze wbije z mojej rodziny na ten komputer, jak ja to powiedziałem, dobra, ale mniejsza z tym, w tym odcinku to będzie wszystko, także komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, do usłyszenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, hej!